W niedzielę 21 marca podczas towarzyskiego meczu żużlowego Klub Sportowy Morawski Unia Leszno na zielonogórskim torze zdarzył się tragiczny wypadek. Najpierw w tylne koło motocykla Macieja Jaworka uderzył Paweł Jonder z Unii, następnie motocykl zawodnika leszczyńskiego ściął jadącego po zewnętrznej Andrzeja Zarzeckiego. Maciej Jaworek i Andrzej Zarzecki z Klubu Sportowego Morawski w Zielonej Górze zostali przetransportowani do szpitala. Reanimacja trwała około 55 minut, a zgon stwierdzono o godzinie 4:15. Powód zgonu nie jest niejasny. Możemy mówić, że wiemy, dlaczego to skończyło się w taki sposób. Mianowicie jego rodzaj obrażeń, z tego co wiemy, badaniami przyżyciowymi. No, jego rodzaj obrażeń jednak mógł być aż tak niewspółmierny do możliwości utrzymania tego chorego przy życiu, że to się skończyło niepomyślnie. Miały zbyt zachęcające.